Cześć, witajcie, ja jestem Maweł Palinowski i dziś zrobimy sobie takie małe przeróbki takie chomicze przeróbki ubraniowe. Czyli obejrzymy sobie 1, 2, 3, go Polish, ubraniowe i modowe triki. Kto pamięta filmy tego typu na moim kanale, pisze w komentarzu: byłem tu od zawsze. Albo byłam, jak byłaś tu od zawsze. Pamiętaj, aby zostawić pod tym filmem łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny. Życie jest pełne niespodzianek. O tak, niespodzianki spotykają mnie cały czas. Na przykład wczoraj szedłem sobie chodnikiem i wdepnąłem w taką niespodziankę właśnie, w Kinder niespodziankę. Ale z ubraniami nie ma żartów. Musisz być zawsze przygotowana na każdą ewentualność. Dosłownie na każdą. Tak, ja noszę ze sobą zawsze płaszcz przeciwdeszczowy. Noszę ze sobą buty na zimę, nawet w lato, na wszelki wypadek, jakby spadł śnieg. Na szczęście mamy dla ciebie kilka modowych trików. W końcu porządek w szafie. W końcu porządek w szafie. Wiki, musisz to zobaczyć. Wiki Gabor? Co? Znalazłam twoje zdjęcie. Ach tak, czasy... Wiki Gabor, to nawet nie jest ona. Czasy trądziku i aparatu na zębach. Fuj, nigdzie tego nie dodawaj. Dodawaj to na Instagram właśnie. A jak jeszcze mnie nie followujesz na Instagramie, to bardzo mi niemiło z tego powodu. Wiesz co? Mam tu gdzieś tą bluzę. Mogłabym ją jeszcze nosić, ale strasznie nie wygląda. Ej, a też tak macie, że przywiązujecie się do ubrań? Na przykład już jakaś koszulka czy bluza jest już tak znoszona, że trzeba ją wyrzucić, ale jest taki sentyment po prostu, jest tak... Jeszcze mi się przyda! Daj znać w komentarzu, bo ja właśnie tak mam. Chyba że przerobię ją na coś zupełnie nowego. Też masz gdzieś starą bluzę z kapturem? Wyciągnij z niej sznurek i odłóż na bok. Też masz starą bluzę z kapturem? Weź ją połóż na blacie i wyciągnij z niej sznurek. I co, będzie jak nagle nowa? Nagle będzie nowa bluza? Naprawdę? Wystarczy wyciągnąć sznurek z bluzy, żeby była nowa? Teraz przetnij na całej długości tuż nad kieszenią. Góra na razie nie będzie potrzebna. Aha, okej, czyli będziemy szyć worek na ziemniaki, tak? Zrób dwa otwory na dole tkaniny i przełóż przez nie sznurek. To trochę potrwa. Jo, to potrwa 3 dni, kurde. Lecimy dalej. 3 days later. Mijacie. Ma się ten styl. Ej, no dobra, to akurat było fajne, widzowie. To było fajne. Daję okejkę. Zaczekaj, Lana. Wypierzesz to przy okazji? Pranie jest takie nudne. A pranie ciuchów współlokatorek jeszcze gorsze. Ej, ona tam przewróciła wybielacz, czyli będą robili tie-dye, ciuchy tie-dye. Uwaga na wyciek. Czerwony alarm, wyciek wybielacza, wiu, wiu! Zaraz wszystkie ciuchy będą wybielone. O nie, wybielacz zaraz zniszczy komuś ubrania. No to klapa. Będzie do wyrzucenia. To bluzka. Ze sklepu www.chomikświr.pl. Chomik świr będzie zły. Może nie zauważy? Już widzę jej reakcję. Lana, nie odzywaj się więcej do mnie. Jak mogłaś? Lana będzie przekopana, Lana będzie przekopana. Czego nie ogarniasz? Nie mogę jej o tym powiedzieć. Chyba, że troszkę oszukam. Ten liść uratuje mi tyłek. W sensie, że co? Że tym liściem się podetrzesz? I to ci uratuje tyłek? Nie no, kiedyś ludzie tak robili, tak? Ale żyjemy w czasach, gdzie mamy papier toaletowy. Nie trzeba naprawdę podcierać się liśćmi. Weź ciemną bluzę i podłóż gruby papier pod spód. Na górę połóż ładnego liścia. Wlej trochę wybielacza do buteleczki z atomizerem. A dobra, będą tutaj robić taki wzór. Będą robić taki wzór. Napryskają na ten liść i będzie taki wzór. Wzór liścia. Tyle wystarczy. Spryskaj bluzkę z odległości kilku centymetrów. Za chwilę zobaczysz, jak zmienia się kolor tkaniny. Fajne, co? Wow! Jak to zrobiłaś, Lana? No, najpierw zepsułam ci koszulkę wybielaczem, a potem stwierdziłam, że zepsuję ją jeszcze bardziej, robiąc taki wzór liścia. Mam nadzieję, że ci się podoba. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. W końcu ten dzwonek. Czas coś zjeść. Ej, mamy identyczne buty. O nie, mamy identyczne buty! To mi się nie podoba! Oj, chomiku, przepraszam bardzo. A w ogóle ciekawe, czy jakby tak chomika spryskać wybielaczem, co by się stało z tym chomikiem? Lepiej tego nie próbujcie w domu. Może nagram taki film albo TikToka, jak będziecie chcieli. Dajcie znać. Czy mam spryskać wybielaczem chomika? Przepraszam, chomik, to widzowie zdecydują. Chyba chodzicie do tego samego centrum handlowego, co? Jakby się tu wyróżnić? Zaraz je dopieścimy. Biorę buty, wkładam je do błota i są błotne buty. Wypróbuj tego triku, żeby zamienić parę butów w dzieło sztuki. Tadam! Teraz załóż maskę ochronną. Okej. Okay. Tu
12 seconds later. No mam, i co dalej? Wdychanie oparów jest niebezpieczne. Napełnij duży pojemnik wodą. Dobra, puszkę z farbą też mam, rękawiczki również, ale nie będę tego robił tutaj, bo zachlapię kamerę i nic nie będziecie widzieć! Wybierz ulubione kolory i spryskaj nimi powierzchnię. Musi być kilka warstw. Czas zanurzyć buciki, tylko rób to powoli, żeby kolory się nie zmieszały ze sobą. Popatrz na ten wzór. Takiego efektu nie uzyskasz pędzelkiem. Nie, no to naprawdę dobry trik. Daję tutaj drugą okejkę. Nóżki w super ekstra stylowych butach, naprawdę. To był dobry trik, dobra porada to była. Sam chyba zrobię coś takiego, naprawdę. Maskę już mam. Koty są takie śmieszne. A to kto? Kurde, myślałem, że to do nas dzwonek jest, ja pierdolę. Czekałam na tę koszulkę od tygodnia. O tak, to koszulka ze sklepu comicświr.pl, wow! Zobaczymy, czy pasuje. Co jest grane? Ona chyba weszła do Narni, a nie do tej koszulki. Przecież zamawiałam M-kę. Co to za dziwaczna rozmiarówka? Rozmiarówka z Chińczyka. To chyba jakaś pomyłka. Co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, może zwrócić tę koszulkę po prostu, bo masz 14 dni na zwrot towaru zakupionego online. Też masz za dużą koszulkę? To wypróbuj ten trik. Obecnie kawałek materiału na... Ja nie mogę. Masz za dużą koszulkę? Wykonaj ten trik. Uszyj sobie mniejszą koszulkę. Super trik! Podoba mi się, dla mnie się to podoba. Teraz natnij przód pionowo na samym środku, ale nie do końca. Musisz odciąć materiał wokół szyi. Na koniec zrób kilka pędzli, żeby całość wyglądała ciekawiej. Pędzlem to jest osoba, co wymyśliła ten trik. A teraz patrz. Amy wygląda jak dziewczyna z wybiegu. Chyba z wybiegu. Chyba z wybiegu, chyba z padoku w wybiegu dla koni. Strojenie się nie jest łatwe, zwłaszcza przy niskim wzroście. Mogłabym z tego uszyć dwie koszulki. Jo, 7 od razu. 7 koszulek możesz uszyć z tego. Chyba dla, nie wiem, dla lalki Barbie albo dla chomika. A może tak to ubiorę? Nie, bez sensu. O, ale Amy ma piękną apaszkę. Pożyczę sobie. Sorka, daj na chwilę. Ja, ukradła jej apaszkę. Czyli ten film uczy kradzieży, nie? Nie, nie, nie fajnie. Daję dislike'a po prostu. Hej, co robisz, Sofia? Zamiast męczyć się z za dużą bluzką, zawiąż materiał z przodu w mały supełek. Możesz też zrobić kokardkę. Teraz schowaj supełek pod bluzkę, żeby tylko apaszka była widoczna. A, super. Mega zwis, naprawdę. Podoba mi się to. Żartuję tak naprawdę. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału i o łapce w górę. Proszę cię, bardzo będę wdzięczny, naprawdę. O kurde, myślałem, że dostałem wiadomość. Ale nie, to na szczęście to u nich tylko. Do mnie nikt nie pisze wiadomości, nie. Na Instagramie żaden widz do mnie nie pisze. Dlaczego widzowie nie piszecie do mnie na Instagramie? Tylko nie piszcie, hej, pozdrowisz! Tylko napiszę coś fajnego. Na przykład wyślijcie mi, jaki mogę film skomentować na kolejny odcinek, moja reakcja na... Co? Przesunęli egzamin? Bierz rzeczy i biegiem, Sofia. Piękne, ale... Co to jest? Prawie. But. O nie, to jest Kopciuszek. Kto zna bajkę Kopciuszek? Ja znam na przykład, ja znam. Hej, Kopciuszku, to twoje? O tak, musiał mi spaść. A, dzięki. Też masz szpilki, które ciągle ci spadają? No, ja codziennie chodzę w szpilkach i te szpilki ciągle mi spadają, widzowie. Nie wiem, co ja mogę zrobić, żeby mi nie spadały. Aha, może nie wiem, może nie nosić szpilek? Wypróbuj ten trik. Nie tylko praktyczny, ale i szykowny. Zastanawiam się, czy mogę tak iść na urodziny siostrzeńca. Chyba mamy zwycięzcę. Jednak nie. Na urodziny siostrzeńca w takiej miniuwie? No chyba cię pogięło, nie, naprawdę. Prawie widać mi pupę. No właśnie, żopu nie może być widać na urodzinach siostrzeńca. Takie to sobie możesz ubrać nie wiem gdzie. Jak z koleżankami sobie idziesz gdzieś tam. Nie wiem gdzie nawet się chodzi. Bo ja nie noszę takich rzeczy. I co ja teraz założę? Na szczęście kreatywność Wiki uratuje sytuację. Aha, jeszcze skróci tą minuwę. Nie mogę. Co to za porady są? Rozłóż spódnicę i zrób małe nacięcia z boku w kształcie litery V.
przełóż ręce przez otwory i patrz. Tadam! Masz nową bluzkę, a nawet nie byłaś na zakupach. Aha, no dobra, tylko teraz nie masz w ogóle co założyć na dół, więc co, pójdziesz? Aha, pójdziesz w gaciach. Okej! Wyglądasz jak modelka. Zrobisz karierę. Dobra robota, Wiki. Aha, spodnie tacie zabrała. Spodnie tacie zabrała, swoją miniówę wycięła. No, świetna porada, naprawdę. Podobały ci się nasze modowe triki? O, podobały naprawdę. Niech chomicza puszystość będzie zawsze z tobą. I co? Chomik świr!